Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do was z filmem pod tytułem Shopping with me, czyli właśnie zakupy ze mną. Jesteśmy w Warszawie, jak możecie zauważyć, po Pałacu Kultury. No i co, idziemy do Złotych Tarasów i nie tylko, więc zapraszam do oglądania. Możecie jeszcze zostawiać łapki w górę, subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Mamy lody, dwa takie nowe smaki, tu mam mango marakuje, ja go uwielbiam z ciasteczkami i tak dalej, on jest bardzo, bardzo dobry. Ale ostatnio zrobili też napaść M&M-ki, więc stwierdziłam, że dzisiaj dla odmiany go wezmę i przetestuję. Przyszliśmy ogólnie teraz do Douglasa, ponieważ chciałam sobie kupić ten perfum właśnie Ariany Grande. Już tak od dłuższego czasu się zastanawiałam nad nim i stwierdziłam, że w sumie dzisiaj jest idealna okazja. Jeszcze zastanawiam się, czy wziąć 50 czy 100, ale chyba wezmę 100. No i właśnie wezmę go sobie. On tak pięknie pachnie, bo tak słodko pachnie, a ja uwielbiam takie słodkie zapachy. Kocham też wanilię. Zastanawiam się nad tą torebką, czy mi pasuje tutaj tak do outfitu i w ogóle. Zastanawiam się nad staniczkami, bo przyjechałam w sumie po ten taki klasyczny z tym białym i z czarnymi napisami. Ten kolor jest piękny, ale chyba wezmę sobie jakiś taki mniej rzucający się w oczy. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy wziąć, żeby on był tutaj tak z przodu, czy żeby on był bardziej tak, jak jest przy tym, czyli tak tutaj, o. Okej, wzięłam sobie takie dwa staniczki z tymi ramionczkami, bo tak mi się jakoś ostatnio spodobały i teraz będę mierzyć. Nie wiem jeszcze, czy taki kolor, czy czarny i właśnie tutaj z przodu, nie wiem. Ubrałam bluzkę, ale i tak pomimo wszystko ładnie prześwituje, bo o taki efekt mi chodziło. Okej, moi drodzy, wybrałam sobie ten beżowy, no i zmykam, idę dalej na zakupy, kontynuujemy. Ogólnie jesteśmy Siski z mamą, bo obydwie kupiliśmy sobie koniec końców te same staniczki. Zobaczcie, jakie piękne shorty są w H&M-ie i są też w różnych kolorach. Mają zawsze w H&M-ie prześliczne rzeczy. To jest taka fajna belizikowa szara bluza. Ja mam taką akurat Sinseya oversize'ową, ale to jest bardzo podobna. Zobaczcie, jaka słodka brzoskwinka. Jak zawsze najtrudniejsza decyzja, jaki zapach wybrać. Jestem w Victoria's Secret w przebieralni i będę mierzyć, mam leginsy z Pinka, wersję taką oraz, nie, dobra, taką oraz taką. Co tutaj dalej mam? Mam też bluzy dwie, jedna ma taki napis, taką czcioneczką, a druga ma bardziej taką i jeszcze mam jakiś taki staniczek, więc go będę mierzyć. No i tak, w ogóle fajnie mi się spasowało kolor tej i wnętrze tej przebieralni, bo jest takie biało-czarne, z ubraniami, które będę mierzyć, bo akurat tak się śmiesznie złożyło, że będzie to wszystko biało-czarne, więc hop, siup, przywieza. Przyszliśmy teraz do elektrowni po Wiśle na jedzenie i ja sobie wzięłam takie pyszne jedzonko, no ale mam też naszą ulubioną tradycyjną capricciosę, zawsze jak tutaj jesteśmy, to ją zamawiamy, więc będziemy jeść.
Okej, moi drodzy, my właśnie mamy nasze śniadanko i teraz je zjemy i lecimy na zakupy. Ja powybierałam różne rzeczy i dzisiaj po nie przyszłam, bo ja sobie odłożyłam, bo jeszcze nie byłam pewna co i jak biorę. No i teraz przyszłam je kupić. Ogólnie bierzemy te trzy takie nowości owocowe. Wziąłem sobie ogólnie z mamą różne bluzki do mierzenia, moja mama sobie wzięła coś takiego, nawet ładne, a ja natomiast wziąłem sobie takie topiki i będziemy mierzyć. HM ma zawsze tak piękne pierścionki, takie mi się zawsze podobają, zobaczcie, takie fajne, nietradycyjne jakieś, wykombinowane, ale słodka chmurka. Zniszczyliśmy sobie na lody właśnie tutaj na końcu tęczy i wziąłem sobie białą czekoladę z maliną oraz Ferrero, więc będę jeść. No ja też. End it all on the weekend.
sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nosebleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the mind. Zgrzebałam się na tą torebkę, więc idę ją sobie kupić. Jeszcze na podróż kupiłam sobie moje ziemniaczki, jakoś mi tak wczoraj zasmakowały, z sosem oczywiście Cezar, i będę sobie jadła i już wracamy. Warszawy i stwierdziłam, że teraz jeszcze Wam pokażę, co tam sobie kupiłam. Może od rzeczy, które kupiłam w H&M-ie i kupiłam sobie właśnie skarpetki, tak jak zresztą Wam pokazywałam, takie akurat trzy. Pierwsze to są takie śnieżno-białe z Phantom z wisienką, następne to są takie właśnie piękne z taką pomarańczą oraz trzecia para, która spodobała mi się kolorystycznie, to jest taka właśnie z takimi paseczkami. No i oczywiście kupiłam sobie również topik, w sumie właśnie ten, który Wam nawet pokazywałam w przymierzalni właśnie jak mierzyłam go, więc go sobie zakupiłam. Kolejny sklep, którego zresztą siatkę tutaj jedną tak symbolicznie trzymam, właśnie Victoria's Secret, jak widzieliście, no trochę sporo rzeczy tam kupiłam i dlatego też doszłam do wniosku, że po prostu nagram Wam oddzielny film, gdzie po kolei Wam wszystko pokażę oraz opowiem i tak dalej, bo tutaj w sumie to by trochę potrwało. I oczywiście też Wam pokazywałam, że właśnie byłam w Pandorze, nawet Wam pokazywałam, jak mierzę pierścionek, no i go sobie również kupiłam, dlatego mam też tutaj siateczkę, no ale myślę, że już tak na przybliżeniu Wam go pokażę. Rzecz, tak jak wspominałam, jak byłam w Douglasie, to kupiłam sobie perfum Ariany Grande, właśnie Cloud. Jest on w wersji tej 100 ml, udało mi się go właśnie tam dostać w tym Douglasie, więc się bardzo cieszę, bo on ma też taką słodką nutę, ma też wanilię, którą ja osobiście uwielbiam, więc ja kocham w ogóle takie słodkie zapachy, więc fajnie, bo będę mogła go sobie używać. No i zaraz Wam jeszcze go pokażę tak z bliska dokładniej. Pięknie prezentujecie ten perfum, w ogóle on jeszcze jest taki prześliczny, bo jest jakby takimi chmurkami, tak bym to nazwała. Fajnie to wygląda, no i przepięknie pachnie przede wszystkim. Ja się prezentowały rzeczy, które właśnie gdzieś tutaj zakupiłam w Warszawie będąc. Mam nadzieję, że nic Wam nie zapomniałam tutaj na koniec pokazać, bo jest szansa, że jak się rozpakowywałam, to już po prostu coś odłożyłam gdzieś na miejsce i teraz o tym zapomniałam. Ale tak jak Wam nagrywałam, to na bieżąco widzieliście właśnie, co kupuję i tak dalej. No, w ogóle mam nadzieję, że taki film, taki właśnie takie zakupy ze mną Wam się podobały, plus taki trochę mini vlog z Warszawy. No, więc możecie zostawiać łapki w górę, subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Do zobaczenia, pa, pa!